22 czerwca przyjechaliśmy w Albanii na wycieczce do Geocaster. Będziemy zwiedzać jakiś zamek i inne atrakcje będą. Od strony twierdzy się kierujemy. Pan powiem po angielsku, ja przetłumaczę, dodam też trochę od siebie. I będziemy mniej więcej tak sobie zwiedzać. Będzie oczywiście czas na zdjęcia. Więc po prostu to idealne po prostu miejsce. I jeszcze też warto powiedzieć, że jeżeli chodzi o wojny, to lokalizacja była po prostu idealna. Tutaj były pokoje mieszkalne, takie jakieś duże salony, no ale teraz zagospodarowano to właśnie jako taką małą galerię, gdzie znajdują się wszelkiego rodzaju armaty i działa. In the 1968, the construction of the... Tylko musisz trochę bliżej, bo tak to wiesz. Ale on każdą armatę musi sfilmować. Ale tu mają prawdziwy czołg. Also famous figures, some of them are Evliya Çelebi and Lord George Byron, if you have read his book. Tak, ten zamek został odwiedzony przez wiele znanych osób. Pan tutaj chwali się chociażby wizytą Lorda Byrona. Adrian teraz partyzanta albańskiego. Są przyjemni, gdy ktoś fotografuje. I wtedy oni ugoszczą tę osobę. Adrianek, chodź. Bo się zgubisz, no, słyszysz? Jeszcze będzie czas na fotografowanie. Ale militariusz. Amator. To jest panorama miasta, widoczna cała z murów. So we started inhabiting and mobilizing the nearby neighborhood. No te szare dachy to jest stare miasto. Robione z łupków. Yes. Okay. So the governor burned the whole old bazaar that it was in the night. As it was immense space. Amerykański samolot zdobyczny przez Albańczyków, którzy przywieźli go z drugiej części Albanii w czasie zimnej wojny. Więc zapytałam pana, gdzie ten samolot wylądował, bo nie byłam pewna. Jak wygasł amerykański samolot szpiegowski. Myślę, że nam tak to, żeby się było stać. No tak, tak. To jest z lat 50. Jeszcze mnie na świecie nie było. Niestety, samolot jest bardzo zdezelowany, już dalej nie poleci tam. Wydaje mi się, że teraz jak jechaliśmy na amerykańskie siły zbrojne. No, pieturki przy amerykańskim samolocie szpiegowskim. No, nie ma zdjęcia tutaj. Oczywiście albańska wielka flaga opiewająca nad wszystkim. A idziemy dalej w stronę wieży zegarowej. Ciekawe, czy ma aktualną godzinę. Oj, chyba raczej nie. Bo to jest nie o to chodzi, on się tutaj urodził. Wymyślił sobie, że codziennie o godzinie 5 rano będzie budził wszystkich mieszkańców, po prostu dzwoniąc dzwonami. I wszyscy mieszkańcy byli wprowadzani do środka, do tej twierdzy na jakiś czas. Bałkanach. Ten związek, kiedy on jest organizowany, to już do Geocaster wjechać łatwo nie jest. Po prostu są tłumy tutaj. Poczynam ty na rzecz na ten. Zapamiętać, warto wiedzieć lata 70, 80, prawda? Pięknie. Nie powtarzać dokładnie od tego do tego roku. Jak ci się podoba, synku, tutaj? Teraz wychodzi. Ale nie wychodź z kadru. Podoba ci się? Podoba ci się na zamku w Albanii? Tak, no to najbardziej mi się podobało
gdy ten nowy samolot działa i czołki. Aha, dobrze. Wieża z czasów Imperium Osmańskiego. Okay, talk about the time when the clock tower was destroyed. Yes, not destroyed, but po pierwszej wojnie światowej ją odbudowano. W czasach II wojny światowej i na końcu jeszcze w latach 80. Yes. But there were even jak synu? No synku, jak tam w Albanii, fajnie? Dobra, jeszcze ci zrobię zdjęcie zaraz, jeszcze jedno. Very closely, and the third one it is used for the hike. On ta góra ma 2 km 100 metrów wysokości. Czenuki się nazywa, czy jakoś tak. The sun, the rain, and the snow. But the reason why it is pointed is that when it's raining, the water swells away, and when it snows, the point. U nas pięknie, zajebiście tutaj. W polskich górach zawsze są takie spadziste dachy, po to, żeby mógł spadać śnieg. Wiadomo, że tutaj zimą śniegu często nie ma, no bo temperatury są dodatnie, ale są problemy z deszczem, dlatego że zimy są naprawdę deszczowe. Gasek zadowolony widać. Lubię taką energię. Trzeba się ponatychać energię. Ponatychać. Pięknie. A tam jakieś ruiny. Te metalowe ruszta to pasują jak świni trampki. To jest scena. Albania forever. Państwo patrzycie, to właśnie są, to jest ten wychodek dla więźniów, o którym mówiłam w czasach właśnie Imperium. Adrian. Cześć. Tam jest jakiś kościół chrześcijański, do którego trzeba buty zdjąć przed wejściem. Po albańsku to są narkotyki i wielokrotnie właśnie słyszałam, że kiedy tutaj turystyka zaczęła się rozwijać... Już powoli wychodzimy z zamku, idziemy do muzeum etnograficznego. A to meczet. Z tym. Tam gdzie... Mieszkałem ich nie te muły. No, tam byliśmy przy tej fladze na górze. Pięknie. Nawet wszystkie ulice są brukowane łupkami. To ten budynek jest budynkiem, gdzie się urodził przywódca komunistów Albanii, Enver Hoxha. Teraz jest muzeum etnograficzne. Każdy Albańczyk trzymał w domu karabin maszynowy, armatę, moździerz, no i drugi karabin maszynowy, jakby się ten jeden był za mało. A to jest aparatura do pędzenia rakii. Piękny widok na zamek. Ale musi być oczywiście reklama Pepsi. Tak te uliczki wyglądają od wewnątrz. No nie jest już to takie malownicze jak z góry.
taką brykę sobie zrobił inwalidzką silnikiem od Merca. Normalnie uliczki siedzą w cieniu, się autobus przepycha wielki. Co chwila przyszliśmy do restauracji na lunch i mamy jeść potrawy kuchni albańskiej. Wiesz co to jest? A pierwsze to są właśnie kulki ryżowe w zupie, które są jednym z przysmaków albańskich. Zobaczcie, trzeba spróbować. Następnym daniem albańskim są jakieś gołąbki z winogron. Afe. I zapiekane kotlety mielone. Afe. No Dion. A się spróbuję. Do tego sałatka. Ten sos to jest jakiś ser. Yes. Gościu. Mercedes z zbiornikiem na gaz. I karawan nas mija, na szczęście pusty. Adrian, mówiłeś, że nie ma w Albanii wieży Eiffla, pokaż, że jest. No, zrobiona ręcznie, można kupić. Można orła albańskiego kupić, 25 skrzydłami. Robią od ręki wyroby z kamienia, kują. Właśnie takie ręce i nogi można kupić. Znowu ta flaga. My nie mamy rodziny. Ale spróbowany majster. Odjętu nie ściągają w twarzy. Przecież masz się ten miecz. Na wczoraj go wieczorem nie wzięłaś do zabawy. I nawet w Albanii żółwie po ulicach chodzą, właściwie po trawnikach. To jest Ramalano. Nowe miasto. Pamiętam, jak ono się nazywa. I w mieście, gdzie się urodził Enver Hoxha, kończymy pierwszą część wycieczki. Teraz jedziemy do jakichś jeziorek, gdzie są przepiękne widoki podobno. Także co będzie, to się okaże w dalszej części filmu.